Przyjechała kolejna dostawa, tym razem jesteśmy w kaktusiarni, ponieważ mamy coś dla naszych sukulenciarzy i kaktusiarzy. Zobaczcie, jesteśmy największym sklepem w Polsce z takim asortymentem. Na pewno coś wybierzecie. Zapraszam. Przedstawiam Wam miniaturkę agawy. Zobaczcie na jej dekoracyjne ulistnienie oraz ten kolor. Jest to sukulent bardzo łatwy w uprawie, standardowo słoneczne stanowisko oraz bardzo przepuszczalne podłoże. Aloes tygrysi. Słuchajcie, ciekawostką jest to, że w naturalnym środowisku potrafi przetrwać nawet rok bez kropli wody. Dlatego jest rośliną bardzo wytrzymałą. Słuchajcie, idealny dla zapominalskich. Jeżeli macie czasem problemy z podlewaniem, nie wiecie czy podlaliście czy nie i wasza roślina na przykład 3 tygodnie stoi bez wody, nawet i miesiąc, nic się mu nie stanie. On magazynuje wodę w tych mięsistych liściach. Jeżeli chcecie, żeby Wam zakwitł, powinniście zimować go, przenieść w chłodniejsze miejsce zimą, ograniczyć podlewanie w ogóle do minimum. Podlewamy go dopiero w okresie wzrostu i wystawiamy na cieplejsze miejsce. Żywe kamienie, czyli sukulent, który nigdy ani Wam, ani nam się nie znudzi. Zobaczcie, mamy w różnych kolorach. Kolory wysyłamy losowo, ponieważ tak dostajemy od producentów. Są bardzo łatwe w uprawie, nie trzeba ich za często podlewać. Lubią ciasne doniczki. Krasula. Aby miała burgundowy kolor, trzeba wystawić ją na stanowisko bardzo słoneczne. Parapet południowy będzie dla niej idealny. Podłoże przepuszczalne, ponieważ nie lubi przelania, najlepiej dla kaktusów i sukulentów. Krasula variegata. Rarytasik dla kolekcjonerów. Ładnemu wybarwieniu sprzyja ekspozycja na promienie słoneczne, dlatego możecie postawić ją na południowy parapet. Mamy tutaj Alocasię Red Secret, roślina, obok której nie można przejść obojętnie. Spójrzcie na ten metaliczny połysk i pofalowaną strukturę liścia. Hoja. Rośliny idealne dla początkujących, ponieważ są łatwe w uprawie i odporne na szkodniki. Potrzebują stanowiska jasne z rozproszonym światłem. Możecie ustawić je 2-3 metry od parapetu południowego. Te o pstrych liściach, tak jak ta Hoja Sunrise, potrzebuje więcej światła. Te o mięsistych zielonych mogą stać w lekkim półcieniu, ale żeby roślina się dobrze rozwijała, potrzebuje dostępu do promieni słonecznych. Hoje słyną z tego, że mają piękne kwiaty, które tworzą gęste kiście. Są białe, różowe, czerwone, wydzielają bardzo intensywny zapach, dlatego nie polecam trzymać ich w sypialni. On jest słodko-mdławy. Hoje potrzebują przepuszczalnego podłoża. Lepiej je przesuszyć niż przelać. Patentem jest, żebyście je posadzili do doniczki glinianej, ponieważ podlewając je, woda paruje całą powierzchnią doniczki. Aby nam zakwitła, ważne jest, żeby ustawić hoję w jednym miejscu i już jej nie ruszać. Kalatea. Rośliny, które będą najlepiej czuły się na ekspozycji wschodniej. Wtedy będziemy mieć pewność, że nie poparzy je słońce, a jednocześnie będą miały wystarczającą ilość rozproszonego światła. Najlepiej rozwijają się, jak mają wysoką wilgotność powietrza. Możecie użyć nawilżacza lub postawić ją na podstawce z wodą, tak aby podnieść wilgotność powietrza wokół rośliny. Kalatee potrzebują podłoża przeznaczonego dla roślin wilgociolubnych, z dodatkiem perlitu, keramzytu albo ceramisu. Te o jasnych liściach są troszeczkę łatwiejsze w uprawie niż te z ciemnymi. Mamy bardzo dużo odmian kalatei. Zielone, pstre, bordowe, czarne. Niby mini bananowiec, a taki pokaźny rozmiar. Pierwszy raz w zielonym parapecie w tak dużym rozmiarze. Jest to roślina, która bardzo szybko rośnie, dlatego potrzebuje dużo substancji odżywczych. Lubi stale wilgotne podłoże, dlatego przeznaczone dla roślin wilgociolubnych będzie idealne. Zobaczcie, nowy liść bananowca zwinięty jest w trąbkę. Mamy dostępne kilka rozmiarów, od dużego po średni i mniejszy. Tej rośliny już chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest ona kultową rośliną zielonego parapetu. Anthurium clarinervium. Już jest. Sprowadziliśmy ją do naszego zielonego magazynu Maranta variegata. Często o nią pytacie, nie dziwię się, jest trudno dostępna. Zobaczcie na jej wariegację na liściach. Maranta to roślina, która preferuje wysoką wilgotność powietrza. Podłoże powinno być przeznaczone dla roślin wilgociolubnych. Potocznie nazywana jest modlącą się rośliną, a to dlatego, że w dzień liście się płożą, są tak otwarte, a wieczorem się zamykają. Bardzo szybko się rozrasta, ja swoją mam 2 miesiące i już 6 listków puściła. Już jest w naszym zielonym magazynie. Stromante Triostar. Wieloletnia, egzotyczna roślina. Należy do rodziny marantowatych, to tutaj już nam się lampka powinna zapalić. Preferuje dużą wilgotność powietrza na poziomie 70%. Jako że jest to roślina tropikalna, lubi mieć ciepło, takie wyższe temperatury, 23-25 stopni Celsjusza i wysoką wilgotność powietrza. Dorasta do 1 metra, dlatego będzie idealna dla osób niecierpliwych, takich jak ja. Nazwa Triostar pochodzi od wybarwienia jej liści. Zobaczcie, że tutaj widać aż 3 kolory. Na pewno będzie stanowić nietuzinkową ozdobę wnętrz. Skrzydło Kwiat Sensation już jest w naszym zielonym magazynie. Czekałam na niego cały rok. Standardowo preferuję podłoża dla roślin wilgociolubnych, dużej wilgotności powietrza. Sama mam takiego w mieszkaniu. Wystarczy, że postawiłam obok nawilżacz z liśćmi, nic się nie dzieje. Przesadziłam do podłoża przeznaczonego dla roślin wilgociolubnych i pamiętajcie, że też trzeba go nawozić nawozem do roślin kwitnących. Strelicja biała, nazywana też rajskim ptakiem ze względu na swoje kwiaty. Ma wielkie, pokaźne liście. Liście wraz z wiekiem pękają, tworząc pierzastą formę. Strelicja nie toleruje zastoju wody w doniczce, dlatego użyjcie podłoża, które będzie żyzne, przepuszczalne, przez które woda swobodnie będzie przepływać. Możecie użyć naszego uniwersalnego oraz dodać do niego 20% gliny. Strelicja królewska, rajski ptak. Nazwa pochodzi od jej kwiatów, ponieważ przypominają barwnego ptaka. Słuchajcie, ona lubi bardzo ciepłe stanowiska. Naprawdę możecie ją wystawić na słoneczną ekspozycję, dużą wilgotność powietrza. A żeby Wam zakwitła, w okresie jesienno-zimowym ograniczamy podlewanie i przenosimy ją w lekko chłodniejsze miejsce. Następnie pomału częściej podlewamy i przenosimy ją w widniejsze, cieplejsze miejsce. Hedera Helix Wonder, czyli potocznie bluszcz. Jest to roślina, którą możecie postawić w łazience, ponieważ lubi dużą wilgotność powietrza, a do tego jeżeli nie macie zbyt widnej łazienki, to też sobie poradzi, ponieważ bluszcze możecie trzymać w ocienionych stanowiskach. Podłoże dla roślin wilgociolubnych, osiąga pokaźne rozmiary i rośnie dość szybko. Mamy go w różnych rozmiarach. Widziałam też ostatnio ściany wertykalne z nim. Wyglądają świetnie. Możecie prowadzić ją jako roślinę pnącą lub wiszącą. Pilea peperomioides, czyli kultowy pieniążek. Skąd nazwa? Liście w kształcie monet. Bardzo ją lubicie, jest w dużym rozmiarze. Perełkowiec drobnolistny. Jest to roślina pochodząca z Nowej Zelandii. Potrzebuje dużej wilgotności powietrza. Bardzo często widziałam na grupie, że macie problem, ponieważ liście zaczynają być żółte i opadają. Słuchajcie, 9 na 10 przypadków jest to naturalna reakcja rośliny. Nie ma powodu do niepokoju. Chciałam powiedzieć. Hoje potrzebują przepuszczalnego podłoża. Cofa widlakiem. Niby mini bananowiec, a nie powiem tego, nie? Maranta to roślina, która lubi dużą wilgotność powietrza. Dużą wilgotność powietrza. Będzie wdzięcznie. Bez tego. Bez końcówki. Możecie... Kurde, no a tak mi fajnie szło. A to te? Się otwierają? Tak mi się zdaje, albo gdzieś, albo coś wiercą.